Was w kolejnym vlogu. Przy okazji kręcenia ostatniego odcinka o śladach ludów przedchrześcijańskich w okolicy Złożeńca zawitaliśmy również do kolejnego ciekawego miejsca, a dokładnie w okolice skały Biśnik. Co ciekawe, pochodzenie nazwy skały łączone jest ze słowiańskim określeniem diabła, czyli bies. W przedchrześcijańskich wierzeniach Słowian był on synonimem nieokreślonego ducha, demona. Według krążących legend jaskinię tę uznaje się bowiem za wrota piekieł, którego strzeże czart wraz ze swoim wiernym psem. Diabeł zamieszkiwał więc jaskinię Biśnik, a jego pies przepiękną budę zwaną obecnie jaskinią psią. Mając w pamięci mój ostatni odcinek, jest to jeszcze bardziej zastanawiające, prawda? Z tej strony jest zamknięte, ale znamy miejsce, gdzie można wejść. Wspomniana skała posiada trzy jaskinie. Jedną z nich postaramy się dzisiaj zwiedzić. Jaskinia na Biśniku to raj dla archeologów. Znaleziono tutaj wiele śladów świadczących o mieszkających tu ssakach, między innymi nosorożca włochatego oraz ślady trzech wielkich kotów – jaguara, lamparta i lwa pleistoceńskiego. Co ciekawe, znalezione były tutaj ślady bytowania człowieka, przedstawiciela Homo sapiens, a nawet Homo erectus. Czy wy też widzicie tu twarz? No usta, które krzyczą, nos i oko. Zobaczymy tu w środku. O, i zamknięte faktycznie. A tutaj jest wejście z boku. Sprawdzimy, jak to wygląda. Chodźmy. Jaki pająk! To jest ten pająk jadowity. Tak. Prawda, nie znaleźliśmy żadnego nosorożca włochatego, ani jaguara lub lamparta, ale patrzcie, co udało nam się znaleźć. Sieciarz jaskiniowy to jeden z jadowitych pająków żyjących naturalnie w Polsce. Jego jad nie jest śmiertelny, ale może być bardzo niebezpieczny i bolesny. Porównywalny jad sieciarza jaskiniowego jest do szerszenia. Żywi się ślimakami i innymi stawonogami. Zamieszkuje piwnice, jaskinie, a także studzienki kanalizacyjne. Lubi ciemne i wilgotne pomieszczenia i unika raczej słońca. I taki piękny widok z samego szczytu jaskini. Tu jest jaskinia pod nami, tam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!